Co wam mogę powiedzieć? Jest wreszcie zwiadowca. Jest długo wyczekiwany zwiadowca. Na początek oczywiście zrobiłem już tu ulepki w gildii. Powoli ludzie są dodawani z tego co widzę przez naszych tutaj liderów, w sensie no lidera i oficerów. Sprzedałem oczywiście podkę z pierwszego pakietu, nieśmiertelkę za 100 golda, dzięki czemu zrobiłem tutaj skarbiec na 4 i trenera na 6. No i trzeba czekać, nie? Teraz trzeba czekać, żeby dobić 10 level, aż tutaj wszystkich pododają ładnie, no i aż wszyscy zrobią ulepki, nie? Żeby oczywiście polecieć na fajnych procentach. Będziemy się starali fokusować na klaserze bardzo mocno na tym koncie od samego początku. Już na 10 levelu będę chciał bardzo duży klaser wycisnąć, no bo jest to potrzebne, nie? Jest to potrzebne. Mamy taki cel, jaki mamy. Chcemy tutaj dobić no ten 200 level, nie? Tak nieskromnie powiem. Oczywiście po trzecim dniu w niedzielę, więc no taki jest cel, dość wysoki jak na mnie. Zwłaszcza jak ktoś ogląda pierwsze dni w moim wykonaniu, to wie jak to wygląda. Nie wszystko jest zbyt z głową rozegrane. Aczkolwiek tak jak mówię, na spokojnie, ten klaserek jest bardzo ważny. Przede wszystkim, czy działa kodzik, czy użyliście kodziku? Oczywiście przypominam, neutral-eu5. Ja jeszcze nie używałem, sprawdzimy czy wszystko działa. Mam nadzieję, że rozesłaliście po jakichś gildiach, po jakichś tam znajomych i innych takich kolegach, koleżankach i tak dalej, babciach, wujkach. Neutral EU5, więc tutaj nie ma jakiegoś dużego zaskoczenia. Kupon pomyślnie wprowadzony. Mamy nieśmiertelkę elegancko. Klepsydry w ogóle są. Ktoś się może zastanawiać, skąd mam tyle klepsydr. Dobra, wszystko dostaliśmy. Ktoś się może zastanawiać, skąd mam tyle klepsydr. Kupiłem sobie 1200 na promocji na tym sklepie internetowym, stówka na start, a nie, to dobrze, bo 1200 na promocji i stówka na start, czyli 1300, ok. Czyli mamy dowód, że klepsydry również doszły. Dobra, to co, może jakieś poteczki? Dobrze, co mogę jeszcze tutaj dodać? Może te podki pokupujemy? Powoli tutaj ludzie widzę, że się zbierają. No zręczność, nie? Teraz nas interesuje zręczność. Od dawna tego nie było w moim wykonaniu. Sianko, merci, witam cię serdecznie. Oczywiście pytania co do awatara, bo jak zapowiadałem tego zwiadowcę na EU5, to może nie powiedziałem tego tak, żeby na pewno każdy wyłapał sarkazm. Oczywiście zwiadowca to nie jest moja ulubiona klasa postaci. Powiem więcej, zwiadowca jest jedną z moich najmniej ulubionych. Tu żeby być z wami szczerym. Dlatego też postanowiłem skomponować do mojej ulubionej klasy postaci mój ulubiony awatar. Mam nadzieję, że to przemyślenie wam się podoba i że będziecie się dobrze bawić z Ulanim na EU5. Okej, czyli ulepszenia tak jak mówię zrobiłem, podki zakupione, no i tak jak mówię, no teraz musimy czekać aż gildyjka będzie zapełniona. Jeszcze jedna ważna informacja, w sensie informacja, zmiana. Trzeba zakryć golda, bo będziecie, w sensie nie wy, bo wy jesteście koksami, ale znają się kurwy, które mnie będą chciały okradać. Jestem przekonany. Więc zakryjemy to. Dobra. Chyba idealnie pasuje. No. Z taką cenzurą będziemy się widzieć przez kolejne 3 dni. Jest 50 osób? Dobra. No to już nie szukamy. Okej. Wszystko? No, tutaj taka jest równowaga przez to, że jeden ziomek odjebał i zrobił 6 w skarbiec. Ale dobrze. W sensie równowaga. Nie równowaga. Okej. Lecimy. 10 level musimy wbić. Dobra, cyk. Drugi level, kurwa mać. W sensie... Po prostu. Drugi level został wbity. Na naszym potężnym zwiadowcy. Holy shit, man. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się tutaj. Na razie nie skip... Chociaż kurwa, mamy tyle klepsydr. I tak już czekamy godzinę prawie. Nie po to kupowałem klepsydry, żeby teraz ich nie używać, nie? Kupiłem to, rozjebałem. Prosta piła. Tu możemy wziąć to. Strasznie chujowe te misje, tak swoją drogą. Niech będzie to. Dobra, jest 10, mamy to. Brylas? Dobra, już dodaję. Jest 10, mamy pierwszy loszek. Niech będzie.
Broni, a tu mamy jakieś rzeczy, ale to posprzedaję w sumie. Bronię zostawiam na bok, w sensie broń, zapamiętałem. Kurwa, powiem wam, mózg mi się przegrzewa, żeby to wszystko pamiętać. Ale no, musi być tutaj wszystko rozegrane idealnie od linijki. Lecimy, klaserek. Mamy 10 level, teraz, a i mogę od razu pokupować jakieś itemy. Tu nam daje 5 z ręki. No tak minimum 5, żeby nam dawało. O, tutaj w sumie nam dają łącznie 12 z tego. O kurwa, tu też. Ale dobra, jebać na razie. Najbardziej przystojny Jupiter po stronie globu. No i przestań, Delf. Bo się zarumienię. O ku... A nie, bo to wytrzymałość. A, bo to jest wisior. I... Dobra, chuj, zmienię to. Zaczyna się. Zaczyna się mądre kupowanie itemów. Ty, czemu w ogóle mi tak długo klaser nie leci? Bez klasera do stówki. Będzie grane bez klasera. Dobra, niech będzie ta wytrzymałość. A najwyżej... O, jest klaserek. A najwyżej sobie kupimy więcej na zrękę ze zbrojowni. Zaczyna się Kongo TV bez kitu. Dobrze, co my tu mamy? Mamy smoczego jeźdźca i tak naprawdę tyle. Zaraz się zaloguję z telefonu, żeby to jeszcze zrobić. Będziemy musieli w ogóle ogrywacza zrobić. Tak samo. Ale to zaraz. Najpierw się ubiorę już. Żeby tutaj ogarnąć inne rzeczy. Dobra, jesteśmy ubrani. Brońka z pierwszego levela zostawiona. Możemy sobie jebnąć locha. Jebniemy locha. Jednego, drugiego. No way. Ja pierdolę, ten zwiadowca jest... No jest... Popierdolony, nie? Nerwcie zwiadowcę, bo za mocny jest. Kurwa, może nie będę tak mówił, bo... bo rozumiecie. Jeszcze posłuchają. No dobra, no tutaj trochę gorzej. Ale raczej go jeszcze jebniemy. Tak mi się wydaje. Git. Sprawdźmy waleczkę. Zamknij łeb. Jednej rzeczy nie kupiłeś? Wiktor, tłumaczyłem to. Trinket jest dopiero od 15 levela. Nie mogę go teraz znaleźć. Dobra. Tu jeszcze siadło, okej. To możemy na 60. Tu niech będzie na 30. Chociaż może 35 nawet. Niech będzie tak. Tu na razie po 15. 45 i reszta w rękę. Trzeba wydać tego golda. Dalej loszków nie zrobimy raczej. Czyli co? Klaserek. Klaserek nakurwiamy. Polecimy może na razie na jakieś 5000 pozycje. No i trzeba napierdalać, nie? Trzeba ogólnie napierdalać i wbić. Jaki będę chciał level? Ho, ho! Hello, man! Nice to see you. Dobrze. Spotkaliśmy już naszego kolegę. Powiem wam, w pierwszy dzień najwięcej grzybów idzie na ten klaser. To jest najgorszy. No ale trzeba, trzeba. No mówię, tak z 30% na tym 10 levelu by było dobrze dojebać. Tak mi się wydaje. Zazwyczaj tak dociskałem 20-25 i już mi się nie chciało więcej. No ale tak jak mówiłem na początku, no musimy tutaj wyjebać jak najwięcej. Zapomniałem się zalogować na tym. Sianko Five, zapomniałem się zalogować na telefonie, żeby osiągnięcie dostać. Sianko Amsik, witam cię serdecznie. O, dobra, teraz nam wpadło, git. Jaki kubek, widzowie? Lewy, prawy, środek. Napisałem? Dobra, dziękuję ci bardzo. Ło kurwa, jaki stomp lewego. Holy shit, man. No trochę się potem wyrównało, ale generalnie lewy zestompował od samego początku. Dobra, no to lewy. Oho, kurwa. Nie no, musi siąść ten 200 level. No nie ma chuja, że nie siądzie. Nie ma opcji. Jak nam hazardzista, w sensie no, ogrywasz nam siad za pierwszym, no to już nas nic nie powstrzyma. Dobra, zawsze jakieś nam statki wpadły dodatkowe. 20% mamy na niego. No to siądzie, siądzie jeszcze. Cyk! I prawie 11. Holy shit, man. Zręczność, szczęście. Minus 2 zręczności, ale sporo szczęścia. Możemy podmienić. Gdzie się sprawdza procenty? Na SF Toolsie ma Matixi.
Jak jest ten event epicki na przedmiot z drugiej misji, to jest jakiś trik na wybieranie najlepszych misji, czy to wszystko randomowe i nie ma znaczenia, czy misja... Nie ma znaczenia, Lisu. Lisu. Nie ma znaczenia, Lisu, to jest randomowe. Czyli to mamy jeszcze ubite, a kolejny by padł. 2%. Czyli on jeszcze jest do zrobienia. Natomiast może jeszcze tutaj goldzika trochę pofarmimy. Jeszcze jakieś statki. Kto to w ogóle jest? To jest chyba zwiadowca, tak. Czyli jakbyśmy tutaj z ręki dopierdolili trochę, może i by siadło. O, i teraz nam wleciało jeszcze osiągnięcie. O, dokładnie to. To jest w ogóle ciekawe, że jak się wbije 100 staty osiągnięciem, to ci nie wpada to osiągnięcie. Musisz wbić potem tym. Jakimś kolejnym. Ciekawe. Dobra, czyli nam jeszcze statki wpadły. Lecimy dalej. Co byśmy tu mogli dodać? No tą z rękę chyba. Niech będzie z ręka. I co? I może tego jebniemy. Na niego było 2%, teraz pewnie więcej jeszcze. O, dokładnie, dobra, mamy to. Git. 11 level, fajnie. Coś się zbugowało może, wiesz, Mirales? Może się coś zbugowało. Dlatego nie ma emotek. Ktoś wcześniej pisał, że... Okej, poczekaj. Kurwa, źle skopiowałem. A, jeszcze sy. A zobaczymy, czy nam da coś w ogóle. O kurwa, mamy to. Dobra, mamy to. A on nam coś dał? O, dał nam jeszcze plus jeden. Dobra. Siedzi 30. Siedzi 30% na 11 levelu. Myślę, że jest to naprawdę git wynik. Troszeczkę grzyba poszło, nie ukrywam. Tyle na razie, tyle z mojej strony. Idealnie 2 godziny, tak jak planowałem. Dobiliśmy klaserek na streamie, taki był początek. Teraz sobie weźmiemy, poczekamy, aż ludzie tutaj poklikają. Aż ludzie porobią jakieś ulepy. I tak dalej, żeby jeszcze gildia nam dawała więcej procent. I tak jak wam powiedziałem, o godzinie 22 około, raczej o 22 po prostu, odpalamy drugiego streama i już kończymy rozgrywać pierwszy dzień. Czyli za 4 godzinki się widzimy ponownie. Mam nadzieję, że coś takiego wam się podoba. Zaczynamy. Nie dobiłem w ogóle nic. Nie dobiłem w ogóle klasera, bo mi się nie chciało, szczerze mówiąc. Mamy 30% w dalszym ciągu. No, nie było sensu. Wydaje mi się, że 30% może zostać. I chyba zaczynamy zabawę, nie? Wydaje mi się, że tak. Dobijemy sobie 15 level awkom. Takie mam przeświadczenie. Jak coś, to mnie poprawiajcie. Też chcę, żebyśmy to wspólnie rozegrali dobrze. Zresztą mamy 2 godzinki, więc myślę, że na luzie. Dobijemy sobie 15 level awkom. Przebierzemy się. Zobaczymy, co możemy kliknąć. I co? Podki na 15 levelu się nowo odblokowywują również. W sensie te 15%. Klikniemy coś tam na 15 levelu, jak się przebierzemy znowu klaser, trzeba będzie dopchnąć. No i kurwa, dalej zobaczymy co i jak, nie? Dobra, ubieramy się tutaj. I co? I aweczka, tak jak mówię. No 30% klasera mamy na tym 11 levelu. Wydaje mi się, że... to nie jest zły wynik. Mogło być oczywiście lepiej, mogło być gorzej. Możemy jeszcze sprawdzić topeczkę z ciekawości. Jak to wygląda teraz, na 2 godziny przed końcem pierwszego dnia. Mamy 40 level jakiś. Broń nie ta? O kurwa, faktycznie. Dziękuję. Jest 40 level jakiś. I to od nas zresztą. Bardzo fajnie. No mamy jakieś 37, 35. No ogólnie... topka się wydaje naprawdę mocna. Topka się naprawdę wydaje mocna. Na razie, a mamy jeszcze 2 godziny. Natomiast nie ma żadnego wariata póki co, no nie? Nie ma żadnego 50 levela, 60 i tak dalej, i tak dalej. Także no, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, dobijam ten 15. Dobrze, dobiliśmy 15 level. Możemy kontynuować. Dobiliśmy 15 level. I co? I teraz przebieranko. Potki przede wszystkim. Podki duże, 15%.
musimy znaleźć. No i oczywiście przebrać jakieś tam itemki, poogarniać to wszystko. Zręczność plus 18, naprawdę dobry itemek, chyba możemy to założyć, pewnie, że tak. Przyda nam się w ogóle trochę więcej zręczności. Tutaj plus 20, też naprawdę bardzo dobrze. Aha, i właśnie, jeszcze na 15 levelu możemy dostać trinket, więc to też musimy ogarnąć. Ale to zaraz. Nieśmiertelkę mogę kupić, póki to jest tanie. Szukam tylko trinketów i potek. Już wyjebane na te inne rzeczy. Wytrzymałość 18, może być. Niech będzie. Okej, teraz poteczki. Jest zręczność. O, dobra, jest. Nagram chyba o tym film jutro, bo sam to muszę tam przeczytać i tak dalej. No ale na razie to się skupiamy na nowym serwerku, no nie? Ale jutro dymy będą drugi dzień skurwiały jak zawsze. Sianko, rolnik. No tak, no drugi dzień jest taki... No, trzeciego się najwięcej zmieni. W sensie, no, zmieni. Trzeciego wszystko wyjdzie, że tak powiem. Dobra, tu możemy wziąć na HP, dlatego że trochę mamy itemków na... z rękę, więc niech będzie. Co my tu mamy? Aha. No daj coś fajnego. Gostek. My się tu musimy śpieszyć, bo my tu niby mamy ponad 1,5 godziny, ale wiecie, powiem wam, że to zleci tak szybko, że wypadałoby się... lekutko pośpieszyć. O kurwa, tu nam daje w ogóle szczęścia plus 15. No ale dobra, niech będzie. Niech będzie, cyk. Tu mamy wytrzymkę, tu mamy zrękę. Chociaż nie wiem, to 15 nie było jakieś dobre. No ale chuj, już się nie będziemy napinać. Grunt o tą brońkę znaleźć. Kurwica, no nie ma nic ciekawego. Jakiej broni szukam? No jakiejkolwiek, byleby była lepsza od tej mojej, no nie? No dobra, kurwa, ale to jest takie głupie wymienianie, tak szczerze mówiąc. Ktoś z twojej gildii wbił 40 level? Wiem, no, patrzyliśmy topkę przed chwilą. Zanim tu zaczęliśmy zabawę, że tak powiem. Nie, jutro o godzinie 16, właśnie. Też może ktoś jest, kto jeszcze nie wie. Jutro streamek z drugiego dnia będzie o 16. O, zobacz, kurwa, ale mało nam daje z ręki. Choć, nie no, chujowa ta broń. Jezu, nienawidzę szukać itemów na tym levelu. Potem jak już będą epiki, to będzie git, ale kurwa, szukać tych zwykłych itemów jest naprawdę tak wkurwiające. Co my tu jeszcze musimy wymienić? No klatę by się przydało. W sumie to większość rzeczy, jak tak patrzę. Tak, ale na przykład większość ma zielone staty, a je pomijasz. No tak, no bo szukam takiej, wiesz, takiej lepsiejszej, że tak powiem, nie? Nie będę kupował pierwszej lepszej za bardzo. Jak już trochę rolujemy, to... Rozumiesz? Coś lepszego byśmy potrzebowali. Jak można w ogóle grać z porównywaniem stat? No co ci mogę powiedzieć, Mareczku? Już się tak nauczyłem. Nie potrafię inaczej. Inteligencja, szczęście, no nam nic tu nie leci, naprawdę. To jest tragedia. O, kurwa, nareszcie. Dobra, wystarczyło trochę ponarzekać. Tak, ja też tak gram od początku. Ja nawet jak grałem Shakesa za dzieciaka, to grałem z porównywaniem stat. Więc już mi po prostu tak zostało, że tak powiem. To jest aż przykre. Dobra, rękawice na HP, mogą być. Okej. Czyli jeszcze buty i klata. To już nawet nic innego nie sprawdzam, bo nie ma sensu. Buty i klata. Klata jakaś chujowa. Buciki chujowe, klata chujowa. Lecimy dalej. To net fajne, tylko że na inteligencję, niestety. Tak, Mirales? A to nie miało być tak, że teraz jakaś tam, wiesz, postać na tryhardzie, nowy sezon i tak dalej? Coś tak mi się obiło o uszy, ktoś mi pisał, ale... Dobra, buty niech będą te, już wyjebane i szukamy klaty, bo my się tu rozwodzimy, a i tak to zaraz będziemy zmieniać. Także niech to będzie tak. Teraz same klatówy. Jezu, zobaczcie, nam potrafią polecieć itemy, które nam dają 4 staty. To jest naprawdę, kurwa, aż przykre. Na tym levelu. Inteligencja. Siła, inteligencja. Kurwa, jakby to było, nie wiem, z ręka najlepiej. Albo nawet HP. No niedobrze, niedobrze. Tak mówisz, Kondzio? No może tak być. Nie powiem, że nie. Sianko, Klerdon, witam cię serdecznie. Dobra, kurwa, biorę to, bo już mi się nie chce. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy przebrani. Może nie jest to idealne,
ale już nie mam siły. Sprawdzimy najpierw procenciki na lochy. Dobrze, mamy na niego 92%. Dokładnie, on nam siada tago i mamy jakiś wisior. O kurwa, zajebisty. Zakładamy to od razu. Sprawdźmy sobie tą waleczkę na szybko. Piękny wisiorek nam wypadł. Tak myślę, co ja teraz chcę robić. W sensie, no, docisnę te lochy, to w ogóle na pewno. Dociśniemy sobie te lożki. Tu nawet nie sprawdzam procentów, bo to jeszcze powinno paść, dokładnie. Dociśniemy te lochy ile możemy. Potem klaserek oczywiście. No i nie wiem. Potem chyba do 18 levela. 0,36 już mamy na tego szkieleta wojownika. To nie za dużo. Nie za dużo, szczerze mówiąc. Ale dobrze, to teraz lecimy. Jezu, jak my tu spadliśmy. Ja tak nie mogłem 2,5 koła, więc sobie zrobimy 2,5 koła. Chociaż teraz tutaj serwer będzie mocniejszy, wydaje mi się. W ogóle może jak Golda... Tak, tak, zalogowałem się na telefonie. Może ja w ogóle Golda wydam, wiecie? Bo jak my tu będziemy przepierdalać, a to nam też może w sumie z tym lochem pomoże troszkę, ale to zaraz. 110, możemy trochę siłki dorzucić. Pyk. Niech będzie tak, tutaj powiedzmy, że wrzucimy 125 i jeszcze jedno w to. I dobra, goldzika nie mamy. Lecimy z klaserkiem. Nie wiem, który chcę teraz dobić na tym 15 levelu. Jak mam być szczery. Ile myślicie klaserka dobić na tym 15? Tak około. Tak się w sumie zastanawiam. No 35 to na pewno. A ile miałeś na 10? Na 10 miałem 30. 40%? No tak myślałem właśnie. Tak między 38 a 40. Zobaczymy jak to będzie szło. Plus 3. Dobra. Mamy to. Dobrze, no mamy to 38%. I co? I co my chcemy teraz robić? Teraz wydaje mi się, że jeszcze tu machniemy trochę w siłkę. I zobaczymy procenty. No chciałbym jeszcze dobić ten 16 lochem. Prawie w ogóle nam się procenty nie zwiększyły. Mamy na niego 1%. W sensie niecały 1, 0,87. Kurwa, to już jest ten. To już jest szkielet wojownik. Dobra no. Okej. Okay. Skoro tak, to ja się nie będę kłócił, nie? Mocny zwiad, bez kitu. Okej, okay, sprawdźmy tą waleczkę. Ty, tu musiało od chuja uników pójść. No właśnie. Piękna klasa. Piękna klasa. Nie powiem, że nie. Dobrze, i co? I teraz chyba dobijamy 18 level. Tak mi się wydaje. Chociaż... 18, a może już 20 po prostu jebnąć i klucza poszukać. Bo czy my na tym 18 jakoś dużo zrobimy, żeby tego maga pokonać? Nie wydaje mi się szczerze. Czy jakoś tam nam o wiele mocniejsze itemy wypadną. No może po prostu 20, wtedy wymianka itemków, trochę znowu klasera i szukamy klucza do drugiego lochu po prostu. Tak mi się wydaje. Też tu trochę awki na to pójdzie. Ale dobra, nie będziemy się spinać nie wiadomo jak. To jest pierwszy dzień tylko i wyłącznie. Nie ma co przeżywać. Najgorsze są te klucze. Najgorsze są te klucze. Tu to wezmę krótszą, mimo że się nie opłaca, ale żeby nie zmarnować za dużo. Mamy 20. I lecimy sobie z przebierankiem. 5 leveli wbiliśmy od tamtej pory, więc znowu się możemy przebrać. Tu czapa zajebista na HP, bierzemy od razu. Może teraz będziemy mieć więcej szczęścia do tych itemków. No brońka by nam się przydała jakaś. Paseczek na zrękę, całkiem niezły. Tu mamy zręczność, wytrzymałość, łącznie nam daje 28 stat. Pancerz na plus, może być. My tak możemy naprawdę tą zbrojownię to w nieskończoność rolować. Dobra, kurwa, tu nam pancerza zabiera, ale niech będzie, lecimy dalej. Wytrzymałość 24. No nie, teraz musimy na zrękę szukać rzeczy znowu. Mamy za mało zręki względem HP. O kurwa, ty, ten trinket jest dobry. Dobra, weźmiemy to. Siemanko zwiadowca.
Okay. O, i pierścionek na zrękę. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy przebrani. Sprawdźmy procenty na lochy. 0,23. Przyda nam się... Tutaj i powiedzmy HP trochę. Dobra, bo i tak by nam zajebali. I teraz tak, dwa koła i lecimy w górę. Teraz powinno to lepiej iść. Poklikamy trochę klasera, sprawdzimy procenty i szukamy klucza do drugiego lochu. Dobra, 41%, niech będzie na ten moment. Dobrze, szukamy klucza. Szukamy klucza, widzowie, módlcie się, żeby nam szybko poleciał. Prajgę. Bo jak nie poleci, to będzie kaplica. Ja pierdolę, jaka ta gra jest stresująca. Zaraz kurwa zawału O, dziękuję. Kurwa mać, jak mi serce bije. Co tu się dzieje do chuja? Dobra, mamy to. Całe szczęście. Dobra, dawaj. Ja tak szukałem, aż biłem 24 level upką. No ja też się o to bałem, powiem ci, THC. Dobra, to nam ładnie poszło. Lecimy dalej. Słyszę, że jak po 22, to więcej przekleństw na streamie. Nie no, coś ty. Ja zawsze jestem takim patusem, niezależnie od godziny. Jak ktoś śledzi te streamy często, to o tym wie. Spaliłeś grzałę? Nie, nie spaliłem grzały, Alanowski. Nadal czuję banana. Jakkolwiek... Ja pierdolę! Kurwa, ile tam uników było. Ale dobra, to jest do zrobienia. Jezu, jakiś boost na uniki ma ten zwiadowca. Siemanko, Ankator, witam cię. Dobra, to sprzedajemy. 16 HP. Nie możesz, malunio. Dasz radę teraz tego maga walnąć? Zobaczymy zaraz. Chyba będę chciał jeszcze raz brońkę zmienić. Ale mogę w sumie procenty sprawdzić. Ty, jestem w stanie. 2,44% na niego mamy. Na niego mamy 2%, tak jak mówiłem. Nie widziałem Tomzong. Okej, okay, siedzi. Dobrze, kurde, myślałem, że 23 wbijemy, tak szczerze. 5. I teraz co? Mało nam brakuje do 23. Może misyjką dobijemy. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, ale niech będzie. 23. I co? I teraz... Jakąś brońkę by się przydało znaleźć. Tylko taką dokurwioną. Najlepiej na samą zrękę. Nie no, jak będzie już załóżmy 10 minut do północy, to po prostu wszystko przeklikuje i chuj, nie? O kurwa. No rozrzut mniejszy, ale plus 15. Ja pierdolę. Dobra, tego szukałem właśnie. Sprawdźmy procenty teraz. O! Ohydny gremlin 2,86%. Wiecie co? Wrzucę może jedną ulepkę, żeby nie zapominać o tym. Dzisiaj w ogóle ulepy wymóg to jest chyba 6,6, więc to raczej zrobimy na luzie. Ale dobra. Ohydny gremlin, dawaj mi to. Wariacie. Siada ta go. Siada na butle. Taka brońka to naprawdę jakiś duży highroll, jak mam być szczery. Dobra, siedzi. O, i mamy kamiennego olbrzyma. Nie wiem, czy jego też byśmy nie jebnęli, tak szczerze. Tak mi się wydaje. A ile mamy na mięsnego golema? 002. No to na olbrzyma nie będzie dużo więcej. Ile grzybów tutaj leci? No grzybów jest dużo. No ale tyle miało być na ten serwer, nie? Po chuj ty to oglądasz? No czemu mam nie oglądać? No emocje, nie? 40 minut do końca, a ty oglądasz te gówno walki. Nie pierdol mi tutaj. 14 koła? Nie, tak około 23 chyba.
Liczyłem to ostatnio, nie pamiętam ile wyjdzie dokładnie. 0,13 na kamiennego olbrzyma. Co ja tu mam chujowego? Chujową mam klatę. No generalnie te itemy, co mi dają poniżej 30, mam chujowe. Można by poszukać czegoś lepszego. O! Tylko, Jezu, my tu mamy za dużo tej wytrzymałości. No ale to jest za dobre, żeby tego nie wziąć. Tylko teraz musimy z ręki poszukać troszkę. Dobra, kurwa, bo... czasu nie ma. A jeszcze wy mi co chwilę piszecie, ile zostało czasu. Dobra, może gabinet magii, chociaż w gabinecie magii... no coś na zrękę. O, dobra, to niech będzie, powiedzmy. Nie ma tragedii. No i teraz pierścień, pierścień... też na zrękę by się przydał. Dawaj, dawaj. 26, chociaż kurwa, my tu mamy 27. Ten pierścionek by naprawdę musiał być dopierdolony strasznie. Ankator nie ma czasu teraz na patrzenie jakiejś innej gildii. Jak jutro zaczniemy streamka o 16 i będziemy mieć 8 godzin do północy, to będziemy mogli się bawić w takie rzeczy. Dzisiaj to już chuj. Dzisiaj... skupiamy się, żeby dograć ten pierwszy dzień jako tako. Dobra, 32, zajebiście, może być. Okej, powiedzmy, że jeszcze 2 minutki szukania tutaj czegoś. No ale my tu się przebieraliśmy nie tak da. O kurwa. Dobra. Cofam to. Zajebiste ręce. Wytrzymałeś 37. Kurwica, no. Jezu, my mamy więcej HP niż tej z ręki, przecież to jest tragiczny build. Ale no szkoda tego nie wziąć. W chuj szkoda. Wytrzymałeś szczęście, inteligencja. Tu mamy zrękę. O, dobra. To może być nawet. Przecież to nie jest idealne, no ale rozumiecie. Niech będzie. Na 25 i tak się przebierzesz? Wiesz co? Możesz mieć rację. Ale poczekaj. 0,33 na kamiennego olbrzyma. No kurwa, no co ja poradzę, no. Musimy go dopchnąć. Nie ma opcji innej. Mamy chujowy build. Niby zwiada jakieś takie popoga procenty. No bo normalnie bym tego nie klikał na 25, tylko bym sobie dobił 20... w sensie no, na 23, tylko bym sobie dobił 25, potem pakietem twierdzy 26, wtedy tam się coś przebrał, może jakieś gemiki, może te sprawy i rozumisz. Dopiero wtedy bym coś kombinował. 0,33 to jest mało, nie? Ale... no nie wiem, nie wiem. Dobra, siedzi. Zajebiście. Okej, tu mamy maga, tu mamy mięsnego golema. Pięknie. Mamy jakąś klatę. Zakładam ją na razie. Na 3 staty. Obejrzymy to na szybko. Jest 24, czyli okej. Dobijam 25 zaraz. Może jeszcze klaserka trochę. Przez te 2 minutki. Do wpół do. Szybka walka z Farenem. Szybki wpierdol do widzowi trzeba spuścić. Jeszcze. Wszystko obliczone, nie przejmujcie się. Ten co się odradza, kurwa. Yes. Gratulacje, Farenik. Jesteś koks. Gratulacje. Łatwiutko. Graty, graty. Ile mamy klasera? 43, dobra, 2% jeszcze wleciało.
To co? 25. Dobra, jest 25. Twierdza. Dobra, pakieta trzeba kupić. Kod twórcy. Może jakiś neutral. Słyszałem, że całkiem spoko ziomek. Czy dostaliśmy pakiet? O, dostaliśmy. Oj, mamy 26. Hello, man. Dobra. Na razie to tak na odpierdol zbuduję wszystko. Żeby tylko mieć kopalnię klejnotów. Potem sobie polecimy według rozpiski. Na razie niech se to stoi, powiedzmy. A rycerze? No możemy niby tych rycerzy. Ja tu nie pamiętam, bym musiał tą rozpiskę odpalić. Dobra, czekajcie. A, już nie mam golda. Tak, dobra, przydałoby się trochę golda. Już w chuj w to na razie. 30 to my i tak tu nie wbijemy. Niech będzie troszkę golda. To niech się buduje. 6 salka, niech będzie. I okej, szukamy jakichś itemków z dziurą. No klaty to nie będziemy zmieniać. Ta klata jest dobra, ale... Ale no dopiero co dostaliśmy, to klatę sobie na razie darujemy. Rękawice z dziurą niech będą takie. Co my tu jeszcze mamy? Najlepiej no to by było brońkę oczywiście z dziurą też. Zręczność minus 10, kurwa mać. Inteligencja. Wytrzymałeś. No nie, nie. Chociaż tu możemy na odpierdol brać. A, rękawice już mam. Tu możemy na odpierdol, byleby dziurę miało. Kurwa, no ciągle nam rękawice lecą. Wbierz na odpierdol. Dobra, to jest spoko. No tą broń będzie ciężko znaleźć lepszą. Tak wam powiem. A tu mamy minus 12. Ale hu! A, i nie mam golda. Kurwa mać. Nam nikt nie daje golda. O! Hello, man! Dobra, cofam to. Niech będzie. Chuj z tym. Pomału trzeba przestawać czytać czat IMO. Nie no, na czacie liczę na jakieś dobre te propozycje. W sensie sugestie. Chuj, już nie wiem co mówię. No i dobra, i teraz nie mam golda. I co ja mam robić? Mam szukać takiej skarbonki? Tu to są za mocni. Klejnot kop? Nie mam golda na klejnot. Dobra, dzięki wariacie. Kurwa, zręczność, proszę. Albo nawet HP. Kurwa, mamy to. Dobra. Pokazuj mi procenty. Ło! Mięsny golem 0,58. Żywiak ognia not possible. Dobra, jeszcze jednego gema potrzebujemy jakiegoś. Kurwa mać. Dobra. Proszę, coś dobrego. Kujno, będziemy silni. Akurat na golema, bez kitu. 45% klasera, dobra. To chociaż trochę się tam wbiło, przypadkiem. 1,20, no okej, no klikamy go.
Nie ma opcji. Kurwa, mam 500 golda, bij i nie pierdol. Dobra, siedzi. 27, okej. Obejrzmy to sobie, czemu nie? Mamy czas? Oczywiście, że tak. Pewnie, że mamy. Dobra. Ile mamy na tego bossa pierwszego lochu? 0-0-0, bo maga to my na pewno nie ubijemy. Czat się bardziej stresuje jak ty? Kurwa, no to jest gra, nie? W sensie emocje emocjami, ale koło chuja mi lata tak naprawdę. Czy ja tu skończę na tym 27, czy na 30? Fajnie by było wbić, ale wiecie. Ja się aż tak nie spinam o to. Dobra, zużyjemy to jedno piwko. Niech będzie to. Nowa meta, zwiad pod siłę. Bez kitu. Dobra, weźmiemy krótszą. O, opłacało się. Jest 28. No nie ma tragedii, powiem wam szczerze. Dobrze, teraz może... na przykład to, bo ma dziurę. O, i na przykład to, bo ma dziurę, dobra. Dobra, jest HP. Pięknie. Zaczęło coś oddawać. No ale jeszcze jeden gem nam się przyda 100% i to najlepiej na zrękę, jak my chcemy tego. Możemy jeszcze wyfarmić z kogoś. Ile mamy czasu? 14 minut. A może wyżej troszkę? No z kanionkiem to my nie wygramy. I mu warto kołem zakręcić po golda? No właśnie myślę o tym, Dexon, wiesz? Myślę o tym. Dobra, chuj. No tylko właśnie, my też expa dostajemy, a na wyższym levelu tego expa by było więcej. Ale dobra, już chuj. Spróbujemy. I tak 28 level jest niezły, ale spróbujemy jeszcze ten 29 chociaż. Dobra, 900 golda. Dawaj gema. Kurwo, tyś... Przepraszam. Nie no, przecież to jest prank, kurwa. Przepraszam, poniosłem je delikatnie. Dobra, jest z ręka, ja pierdolę. Dobra, niech tu się coś kopie, sprawdźmy procenty. 0,02 mamy na tego księcia ciemności. A na żywiołaka ognia 0,10. Dobra, jeszcze jeden gemik. Buty albo czapka. Ty, ale w sumie to my musimy te przecież gemy na siłę powypierdalać. Dobra, sorry, zamuliłem bułę. Gemy na siłę przecież mamy. O, teraz inteligencja, proszę bardzo. Dwie inteligencje z rzędu, nieźle. Nie wiem, na chuj to trzymam, ale niech będzie. Dawaj kółko. No jeszcze jeden goldzik. Dobra. Szczęście. Jest HP, okej. Sprawdźmy teraz. Prawie 2% na żywiołaka. Dawaj mi to. Miałeś być cicho, bo kogoś stary śpi? To niech się obudzi, kurwa, bo dymy są. Niech wstaje staruszek i ogląda z synem. Co tu się odpierdala? Dobra, siedzi. 29. Okej, czekajcie. Teraz mamy woja. 0,32 na woja. Dobra, 10 minut, mamy czas. Hełm.
Gem. Z ręka. Kurwa, cudownie. 0,85 i 0,63. Najpierw tego. Jeszcze buty, jak masz golda na gema, mam, ale nie ma czasu na szukanie tych butów, Nevios. Zamuliłem pizdę. Stwierdziłem, że mamy dużo czasu, 2 godziny, na spokojnie ogarniemy. A się kończy na tym, że kurwa... 9 minut nam zostało. Następnym razem o 21 odpalaj. No tak, będę pamiętał. Kurwa, no ale padnij, żeż proszę cię, naprawdę. Dobra, czekajcie. Jedną ręką trzeba klikać, drugą busiora złapać, bo to jest chuj. Multitasking tak zwany, bo tu nie ma chuja. Dobra, siedzi. Kurwanska. Okej, jakieś buty z dziurą, byle jakie. Na szczęście, chuj w to. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale jebać. Inteligencja. Inteligencja, okej. To dzięki, wariacie. Siła! Holy shit. Dobra. Chociaż kurwa, nie wiem. Nie, no już nie wiem, naprawdę. Chuja, kurwa. Nie no, proszę cię. Sprank. Dobra, dziękuję ci, kurwa. 2% na niego mamy. Siada to, kurwa, na butle w chuj. O kurwa. Dobra, jest kurwa 30, mamy to. I co nie do wiarki. I jeszcze klata z dziurą, idealnie. Dobrze, teraz tak, 30 level. Czy poleci mi klucz? Wątpię. Mamy ostatni browar. Ale chuj, no może poleci. No niestety, niestety. Klucza nie ma, ale 31 level będzie. Spokojnie, jutro zaczniemy od klucza. Jest kurwa lepiej niż myślałem, TBH. 31 siad, dobra, czekajcie, 6 minut, żeby tutaj wszystko zrobić do końca. Arena i koło, tak, tak. Tak, tak, to jest bez różnicy. W sensie, no, dostalibyśmy więcej expa z koła i z areny. Jakbyśmy jeszcze tutaj pocisnęli kolejny loch. Ale masz rację, to jest bez różnicy. Dobra, kółkiem trzeba dokończyć. O, jeszcze nam goldzik poleciał. Zakręcony wpad. Damy jeszcze ulepkę. Na razie z goldem nic nie robię. Bitwa gildi chuj. Dobra. Jak w ogóle wyglądają procenty na kolejny loch? W sumie już tu mamy wszystko zrobione. O, właśnie. ...0,18 na sukuba. No to nie, nie. Nie ma opcji. Dzisiaj przynajmniej. Tu niech się coś kopie. O kurwa. No szkoda, że tego klucza nie było. Może dało się to troszkę lepiej dokręcić, ale szczerze mówiąc nie planowałem nawet wbijania 30 levela pierwszego dnia.
ale mnie trochę podkręciliście. Nie powiem, że nie. Ty no kurwa, bronie nam dają sporo. To prawda. Dwa procent prawie. HP ze szczęściem zamień. No racja. Dziękuję, Akitor. Dobra, kurwa. Koniec. Koniec na dzisiaj. Wszystko zrobiłem. Topka. Kto tu jest jakiś słaby? W sensie słaby. Słabszy. Tu z naszej gildii warki. Dobra, chuj. Dobrze. Tak wygląda topka. Tak wygląda topka. Mamy 2 minuty do północy. Wypierdalam się zaraz z konta, żeby mi tutaj nic nie rozjebało. Tak wygląda topka. Można screenować. Po pierwszym dniu 45 level najwyższy. Wydaje mi się, że więcej tutaj nie pocisną, więc nie ma jakiegoś giga rekordu. My mamy 32, zajebiście. Teraz stąd wypierdalam. Idę na inne konto. W ogóle w sumie... Nie wiem, kurwa. Może ja tego shakesa w ogóle wyłączę. Żeby na mawki nie zajebało. Dobra. Jest, wszystko się zresetowało. Wszystko mamy. Trzymaj się, puchaty, dobrej nocki. Wszystko się zresetowało, wszystko mamy. Możemy na spokojnie tą topeczkę jeszcze przejrzeć. Najwyższy level to był 45. No kurczę, pokaż się. O, o, ale widzimy, że już tu ciśnie dalej. Także... Także chyba już po północy nabił. No i tak się prezentuje topka, nie? 2 minutki po północy. Jest bardzo... Kurwa, jest znowu bardzo dużo zwiadowców, zobaczcie. Jest w chuj zwiadowców. Czemu jak gram jakąś postacią na serwerze, to tyle innych osób też nią gra? O chuj tu chodzi. No ale dobrze, no mamy też jakiegoś zabójcę. W ogóle sporo osób w topce od nas, co ciekawe. Mamy jakiegoś zabójcę. Nie, bo to nawet nie są Polacy, wiesz? To nie chodzi o to, że trendsetter. No mamy jakiegoś Woja, mamy Paladyna, mamy jakiegoś Barda. No ale głównie tutaj berki są dwa, z tego co widzę. Ale głównie tutaj przeważają zwiadowcy w tej topce po pierwszym dniu. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o gildię, to tak jak mówiłem, będą trzy mocne. Jest gilda nasza, czyli Tanet, jest Order 66 i jest Tavern Flotte. I to będą takie dość mocne gildie, które myślę, że zajmą top 3. No nie wiem jeszcze dokładnie, która top 1, która top 2, która top 3, no ale wiadomo, o co chodzi. Także no, tak się topeczka prezentuje już na spokojnie. Bez dymów, że tak powiem. Kalendarz to możemy odebrać. To bez znaczenia akurat. Czy mamy kluczyk? Nie mamy kluczyka niestety. Nie mamy kluczyka. Szkoda. No ale trudno. Jest jak jest. Dobra, co ja tutaj jeszcze chciałem zrobić, żeby tak to wszystko ogarnąć? Aha, odpalę sobie tą rozpiskę. Twierdza do szóstki. Kwatery do szóstki. Potem twierdza 7 i 8. Teraz tak, tutaj eko musimy podbić zdecydowanie. Kurwa, już tu golda nie mam. Na pewno będę chciał koszary zrobić
na jakiś piąty poziom chociaż. Żeby już tu zacząć atakować. I eko musimy podbić zdecydowanie. Dobra, i nie mam na razie golda. Co tutaj jeszcze? To mamy na... Hog na 6. Koszary, kopalnia, akademię możemy zbudować, niech się buduje. No i dobra, na razie tyle, bo i tak nie mamy golda. No i co? I warta na 10 godzin. Warta na 10 godzin. Wyszło chyba git. Czy o czymś zapomniałem, widzowie? Czy coś jeszcze chcemy zobaczyć tutaj po północy? Czy nie? Podki zmień rano? Tak, podki zmienimy jutro. Spokojnie, na jutro też jest już plan w mojej głowie jakiś tam przygotowany, jak będziemy chcieli to rozegrać. Ile tu procent w gildii? 58-62, okej. O, tu już ma ziomek 53 z tego co widzę. No on będzie dalej cisnął. Dobrze. To tyle. Chyba tyle z mojej strony. Ciągle mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Ale chyba nie.